Czy masz coś od Kwazira? Niebezpiecznie tu rozmawiać. Chodź ze mną. Tędy. Bar jest niebezpiecznym miejscem. Władza ma uszy wszędzie i każdy może być ich informatorem. Zapewne masz wiele pytań, ale nie czas na to. Mieliśmy na ciebie oko od samego początku. Wielu z was sprzymierzyło się z władzą. Musiałam się upewnić, że nie padłeś ofiarą propagandy Krosa przed ujawnieniem naszego ruchu oporu. Zdobyłeś spory szacunek u osadników. Ruchowi oporu przydałby się człowiek o twoich zdolnościach do wykonania ważnej misji. Kapitan Marshall, nasz przywódca, został pojmany i jest przetrzymywany w starym więzieniu. Nie wiem, jak długo będą go tam trzymać. Nie zdążymy na czas sprowadzić nikogo, kto mógłby go uwolnić. Nikogo z twoim doświadczeniem. Nie możemy dopuścić, by przenieśli go do Capital Prime. To byłby ciężki cios dla ruchu oporu. Zatem to jest to, czego od ciebie chcę, nieznajomy. Uratuj Marshalla, zanim przepadnie na zawsze. Pomożesz nam? Dobrze. Będziesz potrzebować tej karty dostępu. Otworzysz nią skrajną bramę, ale miej oczy otwarte na egzekutorów. Władza wzmocniła patrolę po pojmaniu Marshalla. A, i nie zapomnij używać tych strzałek kontroli umysłu, które dał ci Kwazir. Egzekutorzy może i wyglądają jak roboty, ale pod całą tą zbroją bitewną są ludzie z krwi i kości. Gdzie jest on? Założę się, że władza go pojmała. Władza nie oznacza pokoju i wolności. Te dranie chcą kontrolować wszystko. W to wchodzi i miasto, i wszyscy w nim. Cześć. Thank you.
Uwaga, jednostki ochrony. Transfer więźniów rozpoczyna się o godzinie 16. Sieci zasilania 4, 9 i 12 aktywne. Wykryto błąd zasilania sieci 9. Uwaga, wszystkie jednostki. Ogłoszono czerwony poziom zagrożenia. Powtarzam, ogłoszono czerwony poziom zagrożenia. We'll be right back.
Automatyczne systemy bezpieczeństwa włączone. Thank you.
Na dole!
Przedostań nas przez te drzwi! Nie będę to podkładał. Mamy towarzystwo. Dobra, przeciążyłem moduł. Krisie! Tędy! Mogę obejść panel kontrolny i użyjemy go, żeby się stąd wydostać. Jedna chwila, daj mi spróbować. Widzę wyjście dla siebie, ale ty musisz znaleźć inną drogę. Wracaj do Elizabeth. Tam się spotkamy. Cel jest za tamtą ścianą.
Władza. Tak, trzymaj. Im więcej bandyckich aut zniszczysz, tym więcej zarobisz. Cieszę się, że zdołałeś wrócić. I raz jeszcze dziękuję za ocalenie. Elizabeth mówi, że jesteś człowiekiem, któremu możemy zaufać. Kimś, kto może pomóc nam w walce z władzą. Ale teraz, po tym, co stało się w więzieniu, władza wie o tobie i wie, że jesteś z Arki, a to znaczy, że będą cię szukać. I uwierz mi, nie chcesz wpaść w ich ręce. A zatem, czy ci się to podoba, czy nie, witaj w ruchu oporu. Nasza grupa jest mała, ale oddana sprawie. Walczymy z władzą w każdy możliwy sposób. W tym świecie informacja to władza. Założę się, że twój napęd ID jest wciąż w Arce. Tobie, jak i każdemu ocalałemu z Arki, przypisany został napęd ID. To mikronapęd zawierający informacje o programie Arka, takie jak umiejscowienie strategicznych Ark, komór zaopatrzeniowych, zapisów DNA, kto wie co jeszcze. W każdym razie napęd zawiera brakującą część układanki. Jak możesz się domyślić, napędy te są bardzo istotne zarówno dla władzy, jak i dla ruchu oporu. Nie ma więc dużo czasu. Teraz, gdy wiedzą, że ocalały przebywa na wolności, będą szukać twojej Arki. Musisz do niej wrócić i odzyskać ten napęd. Rozumiesz, jak bardzo jest to ważne? Świetnie. Każdy napęd jest zaszyfrowany przy użyciu DNA, zatem rozejrzyj się za bioskanerem w systemie kontrolnym i użyj go do odzyskania swojego napędu. Powodzenia. Nie trać tutaj czasu. Musisz odzyskać ten napęd ID. Informacje, które zawiera, mogą być niezwykle ważne dla ruchu oporu.